przeżyć życie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Mamy raczej. Skarby Filipa. Jeny, słuchaj. Oprócz tego niebieskiego komara, bo on do naprawy jest u nas od znajomego. Sprzęgło w żynżoli i trzeba tam jedną taką kulkę zmienić. Ty, ale rodzynek, taką CZ-tę miałem. Filip. Pisaliśmy, nie? No. Jak ją kiedyś uruchomisz, to dasz się golnąć? Oczywiście. Ja nawet a tam ile komarów masz? Raz, dwa, trzy, cztery. A ta WS-ka, co to taka wielka WS-ka jest? To jest WS-ka 175. Tak. 80 chyba rocznik, z tego co pamiętam. Z silnikiem wiatra. O, koce. Chodzi po garażu. Ale koce. Patrz, tam masz tego, pomarańcze. Też, tak, też go muszę złożyć w końcu, bo po zimie, poprzednią zimę pojeździłem i ten, na chromach rdzy dostała. A słuchaj, a to na chodzie jest ta PZL-ka? Ta, WS-ka? Tak. Chyba zapali. Zobaczymy. Ale ona jest tak też odrestaurowana jakaś. To jedna dodatek jest na żółtych plakach, na zabytek jest zarejestrowana. No popatrz. Nie, no piękna jest. Jeździłeś tym? Jeździłem. Ja też jeździłam. Będę jeździć, ale na razie prawa jazdy nie mam na sklepiątkę. Nie mów. Oj. Zalana jest. Zimna. Zimna i zalana. Zimna jest. Ale czuć zapach tego paliwa. Piękna. Okej. Może się uda odpalić. Co, ona ma tylko 2000 przejechane? Nie, 24 km tylko. 24 km ma przejechane? Od nowego? Znaczy, inaczej. Do WS-ki można właśnie kupić, to jest nowy licznik. 100 zł kosztuje nowy licznik. No i kupiliśmy nowy licznik. Na razie ma 24 km przejechane. Aha, rozumiem. Po renowacji 24. Słuchaj, a to Kawasaki, to ty tym pomykasz, czy? Nie, tata. Tata? Jeździ? Na co dzień? Znaczy na co dzień nie, bo na razie stoi już ile czasu? Nie wiem, w sezonie wyjechał może dwa razy nią tylko. Bardziej WS-ką robił kilometry, bo tą czarną, zaraz cię pokażę, zrobił 800, nie, sorry, 900 km zrobił czarną WS-ką, a tym zrobił w tym sezonie, nie wiem, ze 150? Też ją zaraz odpalimy. Kawasaki, który to jest rok? To jest 700? 97 rocznik. No popatrz. ZX6R. 600. Po wymianie gaźników i regulacji. 97. Już? Filip, już, no jak tam kawa? Ninja. No będziemy odpalać. 97 rok. Światła są włączone? Są. Nie mam jak zobaczyć, dajcie mi dojść. Sanie trzeba załączyć. Chodzi jak mój Fireblade, powiem ci. Tak. Tak samo chodzi jak mój Fireblade.
takie samo, tak jest. Możesz mieć nawet ten sam silnik. Możliwe. Tak, bo to tak samo chodzi jak mój fajer. Ale jak to patrz, zobacz, 600 do ilu się klęcą, to 16 tysięcy, nie? Co, tata zadowolony jest? Bardzo. To dostaniesz? Raczej dostanę. Dostaniesz? Dostaniesz? Nie, no, się nagrzeje, nie? No. Zawsze jestem. Idę, tylko chodzi jak moja fajerka. Oj, jest fajny. Przelotowy, nie? No. Też mam przelotowy. Przygazówki. Dobrze, że Franka nie ma. Słuchaj, motoryniarz. Boże, co ja chcę, to było? Ja chcę tą motorynę. Ja chcę być motoryniarzem. Filip. Ja ty, policja już jedzie, ty. Słyszałeś? To, odpalamy teraz motorynkę. Procedura odpalenia motorynki. Kranik. I trzeba napompować. Przelewamy, napompujemy. Pocieknie. Ale ja ci powiem kiedy? On brat kłada wystawił. No chyba paliwa nie wiesz. Nie, jest paliwo, tylko że długo się przelewa w tym. W sumie to już jest przelana. Ale zapalisz pewnie. No, przelana już jest.
słuchaj, a były jeszcze te motorynki z tymi owalnymi bakami? Tak, to były... Bo były ogólnie motorynki M1, M2, M3 i Pony 301. Ja mam 301. Mhm. Czyli taką najbardziej popularną. Właśnie tych nie widziałem. Widziałem więcej tych właśnie z owalnymi. M właśnie, tych M. No. Też były fajne, wiesz? Cześć. Dobra, przyszedł. Siema. Cześć. No Simpsona nie odpalimy, bo mówię, Zimmering, sprzęgła i olej Simpson 51. No. Tu jeszcze jest SR50, ale też, no może odpali, zobaczymy. Skuter. Tak, skuter. Na saniu. Który rok tej motorynki masz? Motorynki jest... 90 czy 90 raczej. No, co, no świeża jest, świeżutka, nie pamiętam dokładnie. Simpson może od pani. Duży schowek tu ma, nie? Bagażnik. Miejsce bagażowe. Znam ten klimat. No jedyne co to wibracje ma duże. Ale... Filip, no. A co ty masz tutaj? To? To jest twój Raptor, ale w powiększeniu. Ale to jest oryginał, czy to jest... To jest samoróbka mojego taty, wujka i jeszcze jednego wujka. Jeszcze jednego wujka. 5 lat go robiliśmy, z przerwą tak... 2 lata były przerwy, czy 3. Jeżdżony był? Był dużo jeżdżony i to naprawdę dużo. No w ciężkim terenie i w takim łagodnym. Ale teraz stoi, bo linka sprzęgła pękła. I tak. No i nie ma po prostu... A silnik od czego tu jest? Silnik jest od Suzuki Swift 1.0, 50 koni. Jak na tą budę to zupełnie wystarcza. Na spokojnie jedynka, dwójka może zamienić na tym. I to dwuosobówka jest? Dwuosobowa. A jak to się zachowuje na... Jeśli chodzi o szybkie zakręty, to nie ma opcji, żeby to się wywróciło. Nie ma coś ty. Nie ma opcji, jest takie niziutkie, bo nie jest wysokie, jest niski i szeroki rozstaw kół, że możesz wchodzić w zakręty na polu czy coś i nie wywrócisz się. No, słuchaj, na godziębę go bierzemy do teledysku. Oczywiście. To będzie... Tak. Jeżeli kilka sprzęgła chce zrobić. Zrobi się, Filip zrobi. I tak. Co, do zarżnięcia lecimy nim? Zarżynamy no, silnik? No tak jak już tam tata mówił, że ta. Silnik jest już prawie że na wykończeniu. Czyli raz, mamy zgodę na zarżnięcie. Tak, raz był zatarty, raz panewka się obróciła, no i dużo nie wytrzyma, więc raczej godzięba to będzie jego żywot zakończony. I potem kupujemy kolejny silnik i... Ale wiesz co, powiem ci, że bym bał się z tobą wsiąść do niego, bo ty jesteś wariat. Jak znam, to było normalnie. Ale super jeździ, naprawdę. Jeśli chodzi o teren, to radzi sobie. Super. No dzięki Filip, że pokazałeś mi wszystko. Proszę super, bardzo. Dzięki. Zapraszam ponownie, jak już tutaj ogarnę. Tu było dobra. Ogarnięte. No będziemy się widzieć, będziemy no. Jeszcze na zimę będziemy jeszcze. No na zimę to na pewno. Tak. W zimę się zgadamy. Ja. To nara, hejos. Cześć. Dzięki.